1965 roku otwarto tunel pod Mont Blanc łączący Francję i Włochy oraz wystrzelono pierwszego satelitę telekomunikacyjnego Intelsat 1. Rząd Demokratycznej Republiki Konga poinformował o egzekucji ponad 500 komunistycznych rebeliantów, którzy rok wcześniej zajęli miasto Stanleyville, obecnie Kinsagani, i wymordowali 8 tysięcy mieszkańców oraz 185 białych zakładników. Doszło do pierwszego od 44 lat spotkania szefów rządów Irlandii i Irlandii Północnej. Republika Federalna Niemiec oraz Izrael nawiązały stosunki dyplomatyczne, a z powodu budowy nowej linii metra w Budapeszcie wysadzono w powietrze gmach Teatru Narodowego. Z kolei Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił obowiązek umieszczania na paczkach papierosów informacji o szkodliwości palenia, a Kanada przyjęła obowiązujący do dziś wzór czerwono-biało-czerwonej flagi narodowej z czerwonym klonowym liściem. W 1965 roku w Warszawie otwarto nowy budynek Filharmonii Narodowej, a w Zgierzu – Szpital Wojewódzki. Wystrzelono pierwszą polską rakietę meteorologiczną Meteor oraz podpisano umowę licencyjną z Fiatem na budowę modelu 125P, czyli tzw. dużego Fiata. Przy ulicy Ożarowskiej w Warszawie zakończono program 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego, oddając do użytku tysięczną tysiąclatkę, która zresztą istnieje do dziś i nosi imię Hugo Kołłątaja. W katastrofie holenderskiego autobusu dalekobieżnego w Skwierzynie zginęło 15 osób, a Ewa Kłobukowska z wynikiem 11,1 sekundy ustanowiła rekord Polski w biegu na 100 metrów. 10 listopada 1965 roku Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny w Sosnowcu, Poczta w Rogoźniku, otworzył się jak co dzień wcześnie rano. Starszy doręczyciel Franciszek C. odebrał z ambulansu pocztowego listy i paczki dla mieszkańców swojego rejonu, umocował je sznurkiem do bagażnika roweru i ruszył na swoją stałą trasę. Już podczas mocowania ładunku zwrócił uwagę, że paczka zaadresowana do Józefa Ligęzy była zbyt ciężka w stosunku do swojego niedużego rozmiaru. Około 13:00 Franciszek dotarł do warsztatu stolarskiego przy placu Kościuszki 75, którego właścicielem był Ligęza. Kiedy wręczył mu tajemniczą paczkę, stolarz zdziwił się, ponieważ nie spodziewał się żadnej przesyłki. Pokwitował jednak jej odbiór, uiścił wymaganą opłatę, zawołał swojego czeladnika, 20-letniego Kazimierza K. i razem wzięli się do rozsupływania sznurków obwiązanych na czymś, co wyglądało jak skrzynka. Doręczyciel, choć zaciekawiony przesyłką, był jednak także obowiązkowy i od razu ruszył w dalszą drogę. Kiedy po 3 lub 4 minutach odbierał w kolejnym domu należność za kolejną przesyłkę, usłyszał głośny huk. A kiedy wyszedł na ulicę, zobaczył, że przy warsztacie gromadzą się ludzie, a córka Ligęzów, Lucyna, biegnie do gospody. Mimo to ruszył w dalszą drogę i dopiero kiedy powrócił do urzędu po następną partię przesyłek, dowiedział się, że w warsztacie Ligęzy był wybuch i ludzie gadają, że to bomba. Skojarzył tą informację z ciężką przesyłką, którą doręczył po południu i natychmiast pojechał zawiadomić o swoich podejrzeniach milicję. Okazało się, że zarówno ludzkie gadanie, jak i domysły Franciszka były słuszne. W warsztacie Józefa Ligęzy faktycznie wybuchła bomba o dużej sile rażenia. Pracownia została zdemolowana, czeladnik Kazimierz K. zginął na miejscu, zaś ciężko ranny Józef zdołał tylko wyszeptać listonosz i zmarł w drodze do szpitala. Śmierć Kazimierza była w tej sprawie tragicznym zbiegiem okoliczności. Był on już po egzaminie i formalnie nie pracował u Ligęzy. Był jednak winien byłemu majstrowi 1000 złotych i umówił się z nim, że kwotę tą odpracuje. Właśnie dlatego znalazł się 10 listopada w warsztacie. Śmierć tylko 2 osób była z kolei szczęśliwym przypadkiem. Warsztat mieścił się na parterze budynku mieszkalnego. Od kuchni, w której w chwili wybuchu przebywały żona i córka stolarza, oddzielała go tylko jedna ściana. W każdej chwili któraś z nich mogła wejść do pracowni. Mógł wejść także klient. Warsztat był popularny i dobrze prosperował.
Wreszcie nawet Franciszek C., doręczyciel zaprzyjaźniony z Józefem Ligenzą, mógł zostać, żeby na własne oczy zobaczyć zawartość tajemniczej przesyłki i pewnie by to zrobił, gdyby akurat tego dnia nie był już spóźniony z objazdem rejonu. Znalazłam informację, że milicja od samego początku jako główny motyw tej zbrodni brała pod uwagę zemstę. Nie wiem jednak niestety, na jakiej podstawie przyjęto taką wersję. Już około 17 tego samego 10 listopada po raz pierwszy przesłuchano Antoninę Ligenzę, żonę zamordowanego stolarza. Zeznała ona, że mąż razem z Kazimierzem K. od rana pracowali w warsztacie. Około 9:30 ona pojechała do Będzina, gdzie kupiła klamki potrzebne do wytwarzanych przez męża drzwi. Z zakupów wróciła około 12:30 i zawołała do kuchni Józefa, żeby mu pokazać, jakie klamki wybrała. Józef zakup pochwalił i zabrał do warsztatu. Po kilku minutach Antonina usłyszała z warsztatu rozmowę. Rozmawiającymi byli Józef i ktoś obcy. Kiedy głosy ucichły, poprosiła córkę, żeby ta poszła zobaczyć, kto jest w warsztacie. Lucyna zdążyła tylko wstać z krzesła, kiedy rozległ się głośny huk i na skutek silnego wstrząsu z kuchni pospadały garnki. Antonina wbiegła do warsztatu, który był już wypełniony dymem. Zobaczyła leżącego w pobliżu drzwi Kazimierza i Józefa, czołgającego się w stronę wyjścia ze straszliwymi ranami brzucha, przez które wypływały jelita. Na ten widok Antonina wybiegła na podwórko i zaczęła wzywać pomocy. Nie wiedziała, kto ostatecznie wezwał milicję i pogotowie. Pamiętała, że z jej córką, Lucyną, pobiegł do gospody jakiś obcy mężczyzna w czarnym kapeluszu, ale nie wie, które z nich telefonowało po służby. Zapytana o możliwych wrogów Józefa, Antonina bez wahania wskazała Józefa Gajdzika. Był on żonaty z siostrą Ligenzy, Stefanią, i od około 10 lat pozostawał z rodziną stolarza w sporze o majątek po zmarłych rodzicach. Gajdzik często i w obecności wielu osób z rodziny odgrażał się, że wymorduje Ligenzów, choćby sam miał przy tym zginąć. Wiosną 1965 roku obie rodziny miały ze sobą wiele spraw sądowych i Antonina była przekonana, że jeśli ktoś mógłby szukać zemsty na jej mężu, to tylko szwagier. Jednak wymieniła jeszcze jedną osobę, która nie życzyła im dobrze – Walentynę M., z którą rodzina Ligenzów również toczyła spór majątkowy. Antonina nie zapamiętała zbyt dużo szczegółów, jeśli chodzi o okres bezpośrednio po wybuchu. Nie pamiętała, czy ktokolwiek z rodziny Gajdzików, która mieszkała w pobliżu, przyszedł i interesował się warsztatem, gdyż zebrało się przed nim bardzo dużo ludzi. W trakcie jednego z późniejszych przesłuchań przypomniała sobie tylko, że około północy z 10 na 11 listopada widziała córkę szwagra, Bogusławę Gajdzi, która przed swoim domem żartowała z dwoma chłopcami. Kiedy Lucyna Ligenza poszła jej zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji nie wypada żartować, Bogusława odpowiedziała hardo, że jej wolno. Milicja od razu rozpoczęła sprawdzanie dokumentacji pocztowej w celu zdobycia danych przesyłki z materiałem wybuchowym. Ustalono, że bomba znajdowała się w drewnianej skrzynce o wymiarach 30 na 25 na 20 cm i wadze 3,2 kg oraz że została nadana dzień wcześniej, 9 listopada, w urzędzie w Katowicach przy ulicy Pocztowej. Jako nadawca została wpisana Izba Rzemieślnicza w Katowicach. Przesłuchano wszystkich pracowników Urzędu Pocztowego, którzy mieli coś wspólnego z przesyłką oraz większość osób, które w tym dniu nadawały paczki i listy polecone. Bez rezultatu. Idąc za wskazówką zawartą w zeznaniach Antoniny, milicja zainteresowała się jej szwagrem Józefem Gajdzikiem. Rozpoczęto przesłuchania rodziny Ligenzów i bardzo szybko wyszło na jaw, że 12 lipca 1962 roku brat zmarłego stolarza, Piotr Ligenza, napisał długi list i wysłał go do twórców programu Wszyscy jesteśmy sędziami na adres telewizji polskiej. List głosił:
My, niżej podpisani, wraz ze świadkami, zwracamy się do zarządu występującego w telewizji pod tytułem Wszyscy jesteśmy sędziami, aby przyszedł nam z pomocą w niżej opisanej sprawie. Po zmarłym ojcu pozostało nas 5 braci i 2 siostry, razem 7 i 78-letnia matka. Jesteśmy wszyscy żonaci i siostry zamężne. Od 1956 roku zaczęły się sprawy cywilne i karne i toczą się do dziś. Wszyscy w rodzinie się zgadzamy, prócz jednej siostry, Gajdzik Stefanii, której mąż przygroził, żeby się na nic nie godziła i wymusił upoważnienie, żeby to on występował w jej sprawach cywilnych. Sprowadza na naszą rodzinę różne sprawy karne i jest zaczepny. Spraw karnych i cywilnych było 15, a rozpraw sądowych przeszło 130 i dalej nie ma końca. Gajdzikowi Józefowi nie chodzi o majątek, ale żeby nas zniszczyć. Wygraża, że nas pomorduje. Ostatnio pobił tak straszliwie jednego z nas, Władysława Ligęsę, że leży w szpitalu 5 tydzień. Wróg całej rodziny, mieszka w starym domku, a wokół niego my, bracia, pobudowaliśmy sobie domy jednorodzinne i nie mamy żadnego spokoju, a zwłaszcza mama, która też w tym starym domku mieszka. Oświadczamy, że ci ludzie, Józef Gajdzik, jego żona i syn Eugeniusz, są ludźmi niebezpiecznymi, mieszkającymi w środku nas. Dlatego zwracamy się z prośbą, jeżeli jesteśmy wszyscy sędziami, czy nie można by rodzinę, która wszczyna spory w 6 rodzinach, wysiedlić gdzie indziej, gdyż z góry wiemy, że rozegra się tragedia i może być jeden czy kilku zabitych. Pod listem widniały podpisy całej rodziny Ligęsów i, bagatela, 17 świadków. Telewizja nie zainteresowała się tym zgłoszeniem. Dlaczego rodzina nie podjęła dalszych kroków? Nie zawiadomiła milicji o groźbach Gajdzika? Nie kontaktowała się z urzędem miasta w sprawie jego wykwaterowania? Dziś już nie wiadomo. Prokuratura poprosiła sąd powiatowy w Będzinie o zestawienie spraw, w których Józef Gajdzik był stroną. W ten sposób okazało się, że w latach 1956-1964 Gajdzik wytoczył rodzinie Ligęsów 17 spraw, z czego 13 przeciwko zamordowanemu Józefowi. Przeciwko Gajdzikowi z kolei Ligęsowie wytoczyli 11 spraw. Prokuratura powiatowa w Będzinie 2, a komornik 1. Powództwa Gajdzika dotyczyły stwierdzenia praw do spadku po rodzicach Ligęsów, zagospodarowania ogródka, najścia na mieszkanie i zniszczenia ogrodzenia, naruszenia posiadania ogrodu, zakazu budowy domu na spornej parceli, porąbania ogrodzenia, zakazu budowy ogrodzenia murowanego, zakazu korzystania z 3 akrów ziemi, zasiedzenia działki, zniesławienia itd. i tym podobnie. Józef Gajdzik został aresztowany, ale nie przyznał się do winy. Badania pisma potwierdziły, że to on był nadawcą paczki z ładunkiem wybuchowym, ale brak mu było specjalistycznej wiedzy potrzebnej do skonstruowania zapalnika. Milicja zaczęła więc poszukiwać w kręgu jego znajomych elektryka. Przesłuchano wiele osób, bez rezultatu. Zwrócono tylko uwagę na pracującego wraz z Gajdzikiem w kopalni węgla kamiennego Andaluzja, tej samej, w której za 5 lat podejmie pracę Joachim Knychała, elektromontera Stanisława B. Przyznał on, że Gajdzik skarżył mu się na szwagra i pytał, czy nie szłoby im wysłać jakiejś paczki pocztą i rozwalić tę bandę, ale B. pytania o wykonanie takiej paczki zbył, a pomysł odradzał, mówiąc, że samemu można albo zginąć, albo odpowiadać za morderstwo. Ostatecznie jednak Gajdzik zmiękł i 22 stycznia 1966 roku przyznał się do postawionych zarzutów i złożył spójne wyjaśnienia, po raz pierwszy ujawniając, że w sprawie zamachu bombowego nie działał sam. Wyjaśnienia odebrał od niego magister Zygmunt Olszewski, wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej w Katowicach. Józef opowiedział mu, że w 1941 roku poślubił Stefanię Ligęsę i zamieszkał z nią w Rogoźniku wśród jej licznej rodziny. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, skąd pochodził. Źródła wspominają tylko, że nie był Ślązakiem. Do małżeństwa nie wniósł praktycznie nic. Nie miał ani wyuczonego zawodu, ani majątku.
to do Stefanii należało prawo zamieszkiwania we wspólnym domu rodziny, bardzo też szybko zaczęła ona dominować nad mężem. Pod jej wpływem przyłączył się do Świadków Jehowy, co było dla niego dużym przeżyciem. Rodzina Ligenzów składała się z rodziców, 5 synów i 2 córek. Mieli doskonałą opinię w Rogoźniku, uważani byli za żyjących wyjątkowo zgodnie, zarówno między sobą, jak i z otoczeniem. Sąsiedzi przypisywali to regułom Świadków Jehowy, którzy potępiają przemoc i agresję. Do organizacji tej należała cała rodzina Ligenzów. W nowej wierze Józef odnalazł się szybko i zaangażował w nią głęboko. Przynajmniej do 1954 roku. Wtedy to bowiem zmarła głowa rodu, Piotr Ligenza. Pozostawił po sobie testament, w którym bardzo skrupulatnie rozporządził całym majątkiem i to właśnie okazało się problemem. Józef w tym czasie stał się już prawdziwym śląskim ojcem rodziny. Pracował na kopalni. Co prawda nie pod ziemią, lecz w administracji, no ale na kopalni. Zapragnął mieć też własny domek z ogródkiem, w którym mógłby odpoczywać, kiedy już wróci strudzony z pracy i zje najlepsze kąski z pieczołowicie podanego przez żonę obiadu. Niestety, na budowę upatrzył sobie działkę, która na mocy testamentu starego Ligenzy przypadła jednemu z jego synów, również Piotrowi, późniejszemu autorowi listu do telewizji. Ponieważ nie mogli z Piotrem dojść do porozumienia w sprawie jej użytkowania, Józef założył szwagrowi sprawę sądową. W 1956 roku przegrał ją, ale to absolutnie nie powstrzymało go przed wszczynaniem kolejnych, o których już wiecie. Pozwólcie, że teraz powiem parę zdań o szeroko pojętym zdrowiu psychicznym. Pieniactwo sądowe, zwane też czasami obłędem pieniaczym, to patologiczna potrzeba dokuczenia i zaszkodzenia komuś za pośrednictwem urzędowych autorytetów. Pieniacz może nawet rozumieć, że jego zarzuty są bezpodstawne, ale świadomość, że utrudnia komuś życie, sprawia mu satysfakcję. Pieniacz zawsze wykorzystuje do końca wszystkie możliwości odwołania się, chociażby po to, by poprzez utrudnianie pracy zemścić się na urzędzie, który wydał niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie. Wyróżnia się 3 rodzaje pieniaczy, a podział przebiega w zależności od przyczyn ich działania. Mamy więc pieniaczy działających w stanie psychozy. Zasadniczym jej objawem są urojenia, czyli nie poddające się korekcji ani perswazji, fałszywe przekonania. Psychoza jest objawem choroby psychicznej. Chorzy bezgranicznie wierzą w prawdziwość swoich przekonań i wiary tej nie jest w stanie podważyć ani logika, ani doświadczenie życiowe. Chory uważa się za ofiarę niechęci, niesprawiedliwości i prześladowania. Jest też przekonany, że prześladowcy zawarli zmowę, aby mu zaszkodzić, lub że jeden prześladowca wciągnął do zmowy inne osoby albo instytucje. Problemem jest to, że system urojeniowego interpretowania rzeczywistości może udzielić się osobom z bliskiego otoczenia chorego. Wtedy to mamy do czynienia ze zjawiskiem obłędu udzielonego lub dzielonego. Najsłynniejszą chyba sprawą związaną z tym zjawiskiem jest przypadek sióstr bliźniaczek Ursuli i Sabiny Eriksson, których atak obłędu dzielonego doprowadził do wypadku i śmierci. Zostawię Wam w opisie link do materiału na temat tej sprawy na kanale Stanowo. Drugi typ pieniacza działa na podstawie reakcji urojeniowej. Od opisanego powyżej psychotyka różni się wyraźnie określoną przyczyną. Wejście w system urojeniowy może spowodować przegrana sprawa sądowa, odmowa przyznania renty, przyjęcia na uczelnię, czy też w zasadzie każde niepowodzenie, dla którego człowiek dotknięty reakcją urojeniową nie umie znaleźć racjonalnego uzasadnienia i nabiera przekonania, że podyktowane zostało wyłącznie czyjąś złą wolą i pragnieniem zaszkodzenia mu. Wreszcie ostatni typ pieniactwa jest nazywany warholstwem. Nie jest to przyczyna chorobowa, a jedynie nieprawidłowa struktura egoistycznej, wyższościowej i nastawionej roszczeniowo osobowości. Człowiek o takich właściwościach nie uznaje z zasady innych racji niż własne, nie toleruje niczego, co nie jest zgodne z jego oczekiwaniem, a każdy urząd jest od tego, żeby to oczekiwanie zrealizować. Na potrzeby tej historii przyjmijmy, że 2 pierwsze przyczyny pieniactwa, a więc te będące objawem choroby i wymagające leczenia, nazwiemy przyczynami psychotycznymi,
a nie będące stanem chorobowym, a jedynie kwestią nieprawidłowej osobowości warholstwo, przyczyną psychopatyczną. Wracając do Józefa Kajcika, ponieważ świadkowie Jehowy uznawali pozew sądowy za formę zakazanej przecież przemocy, został on najpierw pozbawiony funkcji, a następnie wykluczony z organizacji. Zniósł to bardzo źle, zwłaszcza, że został ukarany jako jedyny. Nikt z wytaczających mu procesy ligensów nie został wykluczony, wręcz przeciwnie. Świadkowie pomagali im i w zdobywaniu środków na kolejne sprawy i w ich organizowaniu. Prawdopodobnie uznano, że działają w samoobronie, a może po prostu ich pozycja w organizacji była na tyle mocna, że zwyczajnie nie ośmielono się im sprzeciwić? Gnane pragnieniem, aby choć jedną sprawę wygrać i w ten sposób udowodnić swoje racje, Józef oskarżył któregoś ze szwagrów, że publicznie obraził on prezesa sądu powiatowego. Sprawę przegrał, co go załamało. Pomysł zamachu zrodził się w poczekalni należącego do Bernarda L. biura pisania podań w Piekarach Śląskich. Nie mając wystarczających umiejętności, aby samemu prowadzić swoje liczne sprawy sądowe, Gajcik często korzystał z pomocy tego tak zwanego prawnika, którego ulubioną maksymą było: prawo jest po to, żeby robić w lewo, a po bliższym sprawdzeniu okazywał się mieć zaledwie podstawowe wykształcenie. To właśnie w biurze Bernarda L. Józef Gajcik w 1960 lub 1961 roku poznał Wincentego Hincza. Jako że biuro pisania podań było bardzo popularną instytucją i przed każdą wizytą trzeba było czekać w kolejce, petenci często wdawali się ze sobą w pogawędki. Podczas jednej z takich luźnych rozmów Gajcik dowiedział się, że Hincz ma praktycznie ten sam problem co on – rozległy spór sądowy ze szwagrem. To wystarczyło, aby obaj panowie zaprzyjaźnili się i zaczęli spotykać prywatnie. I podczas jednego z takich spotkań Wincenty wspomniał Józefowi, że można by było wysłać do szwagra paczkę z materiałem wybuchowym, żeby pierona trafił szlak. Zaproponował Gajcikowi, żeby to on podłożył lub przesłał bombę tak, aby samego Chińcza nie dało się z nią połączyć i obiecał mu 10, a może nawet 20 tysięcy złotych. Czyli pomiędzy 5 a 10 średnich pensji. Gajcik honorowo odrzucił propozycję zapłaty, zaproponował za to wzajemne świadczenie usług. Jeśli Hincz unieszkodliwi kogoś z ligensów, Gajcik podłoży bombę jego szwagrowi. Panowie przystąpili do opracowania bardziej szczegółowego planu i na tym opracowywaniu zeszły im kolejne 3 lata. Dopiero w połowie 1964 roku, zapewne po oddaleniu kolejnego pozwu, Hincz postanowił wreszcie zacząć działać i poinformował Gajcika, że zna kogoś, kto podejmie się wykonania bomby. Tą osobą okazał się Marian Kalus. Po złożeniu tych wyjaśnień niezwłocznie aresztowano Hincza i Kalusa. Wincenty Hincz potwierdził bliską znajomość z Józefem Gajcikiem, ale konsekwentnie nie przyznawał się do podsuwania mu jakichkolwiek zbrodniczych pomysłów. Marian Kalus wręcz przeciwnie, złożył kompletne i spójne wyjaśnienia. Wynikało z nich, że obaj, Hincz i Gajcik, odwiedzili go w sierpniu 1964 roku i zaproponowali wykonanie pudełka z elektrycznym zapalnikiem oraz bomby z materiału wybuchowego. Konstrukcja miała zadziałać tak, aby otwarcie pudełka lub włożenie klucza do otworu zamka spowodowało detonację. Dokładnie wytłumaczyli mu, czego oczekują. Hincz zaproponował baterię jako źródło prądu. Gajcik wytłumaczył mu połączenia elektryczne. Wincentego Kalus znał już wcześniej, Józefa poznał dopiero podczas pierwszej wizyty. Wykonał pudełko w sposób bardzo staranny. Kupił od górnika kilka spłonek górniczych i 2 ładunki materiału wybuchowego, amonitu. Gajcik często do niego przyjeżdżał i kontrolował postępy prac oraz uspokajał Mariana, że nikt się o jego udziale nie dowie. Razem pojechali na hałdy kopalniane, gdzie sprawdzali, czy prąd o napięciu 9 V odpali spłonkę. Potem Marian z metalowej rury wykonał bombę, wszystkie części zmontował w jedną całość i pojechał z Gajcikiem nadać paczkę. Pojechali motocyklem Mariana, który zaczekał pod urzędem. Marian od samego początku wiedział, że bomba ma kogoś poranić. Był pewien, że nie wybuchnie samorzutnie, bo odpowiednio ją zabezpieczył.
Po nadaniu paczki odwiózł Gajdzika do pracy i zapytał, kiedy paczka dojdzie do adresata. Gajdzik powiedział mu, że za 3 dni, więc następnego dnia Marian ponownie wsiadł na motor i pojechał do Rogoźnik, aby ostrzec odbiorcę paczki. Niestety przyjechało kilka minut za późno. Młodego człowieka na motorze, który podjechał powoli pod warsztat Ligenzy, przez chwilę przyglądał się zamieszaniu i szybko odjechał, widziało wielu świadków i jego opis zgadzał się z wyglądem Mariany. Dla Kalusa aresztowanie okazało się dużym szokiem i jako pierwszy z całej trójki został skierowany na badania sądowo-psychiatryczne. W ich trakcie ustalono, że nie wykazuje on żadnych objawów choroby umysłowej, natomiast wykazuje nieznaczny niedorozwój umysłowy. Określono go jako osobnika subeuforycznego, a więc stale lekko pobudzonego. Mówił szybko, chętnie, szczerze. Uważał się za zdrowego psychicznie. Ukończył 3 klasy szkoły podstawowej. Pomimo 3-krotnego powtarzania nie udało mu się ukończyć klasy 4. Nie mógł pojąć matematyki, a w szkole nudziło mu się, więc bez przerwy wagarował. Bardzo za to lubił majsterkowanie. Jego zdolności w tym zakresie uznano jednak za typowo odtwórcze, czyli wymagające wzorca, który mógłby zrozumieć i odtwarzać. Zgadza się to z wyjaśnieniami, że Hinch i Gajdzik musieli wytłumaczyć mu całe założenie bomby. Dlaczego zgodził się ją sporządzić? Został zainteresowany samym pomysłem i był ciekawy, czy i jak zadziała. Nie otrzymał za swoją pracę żadnego wynagrodzenia, jedynie już po nadaniu paczki Gajdzik wręczył mu 370 zł za benzynę. Józef Gajdzik również otrzymał skierowanie na badania, które przeprowadził ten sam zespół biegłych, którzy badali Kalusa. Biegli stwierdzili, że Józef Gajdzik jest w pełni zorientowany, zborny, o nastroju dostosowanym do sytuacji i wypowiedzi. Tok myślenia swobodny, zasób pojęć bogaty, śledzi z uwagą treść pytań. Czuje się chory na nerwy i na umysł, cierpi na bezsenność, dokuczają mu bóle żołądka i głowy. Powyższe dolegliwości trwają od kilku lat, w więzieniu nasiliły się. Jeśli chodzi o chorobę umysłową, to wyjaśnił, jak następuje. Jeżeli zachodzi jakiś problem, to nie mogę go rozwiązać rozumowo, tylko mam napływ nadnaturalnej siły, której nie mogę przeciwstawiać się. Ludzie odradzali mu procesy z rodziną, która była zamożna i liczna, a on był sam. Siła nadprzyrodzona nie pozwalała mu jednak przestać. Siła i Bernard L., który był jego prawnym doradcą i dopingował go do nowych procesów. Myślał, że wybuch tylko zrani Józefa Ligenzę na straszy. W więzieniu zrozumiał, że wszystkie kłopoty skończyły się. Nie chce powiedzieć, czy jest z takiej sytuacji zadowolony. Twierdzi, że chodziło mu tylko o wyrównanie krzywd, że bronił swojego honoru. Po pracy zajmował się gospodarstwem domowym. Lubił czytać książki, ale od wielu lat najwięcej czasu poświęcał na przygotowanie spraw sądowych. Studiował specjalnie kodeks postępowania cywilnego i w sądzie występował zwykle bez obrońców. W trakcie długiego badania, które z nim przeprowadziliśmy, był zawsze równy, uważny, naturalny w obejściu. Urojeń ani omamów u niego nie stwierdziliśmy. Nienaruszony stan świadomości i orientacji. Intelekt bez zaburzeń, sfera uczuć i sfera działania też nie wykazują zmian. Myślenie swobodne, zborne, treść wypowiedzi rzeczowa. Nie ulega wątpliwości, że u Józefa Gajdzika istniały idee nadwartościowe. Czyli takie przekonania, które nie są urojeniami, ale mają nadmierny wpływ na działanie człowieka dotyczące pokrzywdzenia prawnego. Były to przesadne myśli, które mogły być z nim związane uczuciowo i opanowywały go na dłuższy czas. Nie bez znaczenia w ich tworzeniu pozostawały warunki środowiskowe, namowy różnych osób, a zwłaszcza złych doradców. Nie była to jednak paranoja. Gajdzik potrafił i dzisiaj potrafi w tym względzie ulegać korekcie. Paranoik stawia sprawę jasno. Gajdzik kołuje, wciąga w krąg winnych inne osoby, przerzuca na nie swoją winę. Co więcej, przez dłuższy czas zaprzecza całkowicie swojemu udziałowi w przestępstwie. Paranoik dowodzi swej słuszności bez względu na następstwa swego postępowania. Gajdzik mówi o sile nadprzyrodzonej, na którą paranoik nie miałby potrzeby powoływać się. U Gajdzika jest wyraźna zmiana w stosunku do swoich myśli w obliczu niebezpieczeństwa. Ta zmiana, w zależności od zmiany sytuacji i warunków życiowych, przemawia wyraźnie przeciwko paranoi.
W całej sprawie musimy podkreślić dłuższą akcję przygotowawczą z zamiarem ukrywania jej śladu. Idee nadwartościowe są zwykle u osób z cechami psychopatycznymi i Gajdzik ma też takie cechy, ale to nie przeszkadza mu w rozumieniu znaczenia swoich czynów i kierowania postępowaniem. U podejrzanego Józefa Gajdzika nie stwierdzamy ani psychozy, ani niedorozwoju umysłowego. Wykazuje on cechy psychopatyczne z myślami nadwartościowymi. W okresie objętym aktem śledztwa miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu i kierowania postępowaniem. Tak brzmiąca opinia zamknęła materiał dowodowy niemal półrocznego śledztwa, w ramach którego m.in. przesłuchano 34 świadków. 9 maja 1966 roku do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynął akt oskarżenia, którym objęto łącznie 5 osób. Józef Gajdzik i Marian Kalus zostali oskarżeni o dokonanie zabójstwa. Wincenty Hincz o pomoc w dokonaniu zabójstwa, zaś dwie ostatnie osoby, kurnicy, o kradzież materiałów wybuchowych i spłonek i przekazanie ich Kalusowi. Proces rozpoczął się 15 czerwca tego samego roku. Składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Marian Biliński, a tworzyli go ławnicy Józef Szydły i Franciszek Tatarczuch. Oskarżał prowadzący wcześniej śledztwo wiceprokurator Zygmunt Olszewski. Bronili adwokaci Józefa Gajdzika, Józef Maj i Józef Malczyk, Mariana Kalusa, Jan Bucelski, Wincentego Hincza, Tadeusz Chruściel i Felicjan Kmiotek. Po odczytaniu liczącego 30 stron aktu oskarżenia sąd przystąpił do odbierania wyjaśnień od oskarżonych. Józef Gajdzik konsekwentnie starał się umniejszyć swój udział w zabójstwie, obciążając Hincza i Kalusa. Powiedział między innymi: w czasie rozmowy Hincz powiedział do mnie: ty jesteś głupi na cały łeb, jakby mi zrobili taką krzywdę, co tobie, to dawno bym z nimi skończył. Mówił też, że moja rodzina jest bogata i oni mogą mi łeb ukręcić tak, jak mi grozili, i nic im nie będzie. Wtedy Hincz mnie rozbroił i ożywił wszystkie krzywdy, jakie doznałem od Ligensów. Powiedział mi też, że on tę sprawę tak załatwi, że raz przekreśli moje krzywdy i że ja będę mu potrzebny i muszę mu zanieść paczkę do jego szwagra. Nie miałem siły przeciwstawiać się Hinczowi. Zdaniem Gajdzika zabójcą był Marian Kalus, ponieważ to on skonstruował bombę i nadał na poczcie paczkę. Gdyby on, Gajdzik, sam nadał paczkę, to dopiero wtedy byłby zabójcą na równi z Kalusem. Fakt, że dokumenty nadawcze były wypełnione ręką Gajdzika, a z zeznań Mariana wynikało, że tylko czekał na motorze przed pocztą, zupełnie nie przeszkadzał Gajdzikowi w wygłaszaniu takiej opinii przed sądem. Marian Kalus częściowo przyznał się do winy. Potwierdził, że zrobił skrzynkę wraz z umieszczonym w niej ładunkiem, ale podkreślał, że on na takich rzeczach się nie zna, w przeciwieństwie do współoskarżonych. Wyjaśnił: w czasie rozmowy Gajdzik i Hincz mówili mi, że chodzi o zrobienie skrzynki drewnianej z baterią wewnątrz, żeby przy otwieraniu wybuchło. Hincz rysował mi na ziemi schematy przepływu prądu, ale ja tego nie rozumiałem. Wtedy Hincz powiedział do mnie, że Gajdzik mi wytłumaczy jaśniej, jak ta skrzynka ma wyglądać. Po pewnym czasie Gajdzik przyjechał do mnie i w mojej komórce pokazywał mi, w jaki sposób ma przepływać prąd. Na jego polecenie zrobiłem też umocnienie do baterii i wykonałem przepływ prądu zgodnie z jego życzeniem. Z kolei Wincenty Hincz, jedyny z trójki głównych oskarżonych, który nie był badany sądowo-psychiatrycznie, wyjaśnił: nie rozmawiałem nigdy z Gajdzikiem na temat skonstruowania urządzenia z materiałem wybuchowym. Przyznaję, byłem z oskarżonym Gajdzikiem u Kalusa, ale tylko w sprawie zakupu lornetki. Zaprzeczam natomiast wszystkiemu, co słyszałem w wyjaśnieniach współoskarżonych. Nie rozumiem, dlaczego wciągają mnie do tej sprawy. Gajdzik przychodził do mojego mieszkania, aby grać w Karolinkę. Była to ówczesna śląska mutacja ogólnokrajowego totolotka. Był bardzo natarczywy i nawet żona moja wyrzuciła go kiedyś z mieszkania. Gajdzik był świadkiem zajścia między mną a szwagrem, dlatego chciałem, aby poszedł na kolegium, ale on się nie zgodził. Obecnie oskarżonego Gajdzika nienawidzę. Zeznania świadków nie wniosły żadnych istotnych nowych elementów. Jedynie major Zygmunt Stelmach po zbadaniu rekonstrukcji bomby stwierdził, że nie była ona w sposób dostateczny zabezpieczona i mogła wybuchnąć w każdej chwili podczas transportu. Sąd zarządził dodatkowe badania sądowo-psychiatryczne Józefa Gajdzika, które wykonać miał inny zespół biegłych.
Ich wnioski pokryły się z wnioskami pierwszej opinii. Postępowanie dowodowe zakończyło się 8 lipca. Pozwólcie, że powtórzę. 8 lipca 1966 roku. Sąd rozpatrzył sprawę podwójnego zabójstwa w ciągu 23 dni. Prokuratura wniosła o karę śmierci dla Gajdzika, karę dożywotniego pozbawienia wolności dla Kalusa i 12 lat pozbawienia wolności dla Hincza. Nazajutrz, 9 lipca, sąd ogłosił wyrok. Józef Gajdzik został skazany na karę śmierci i pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Marian Kalus na 15 lat pozbawienia wolności i utratę praw na lat 10. Wincenty Hincz zaś na 6 lat pozbawienia wolności i utratę praw na 4 lata. Złodzieje materiałów wybuchowych otrzymali krótkie wyroki. Jeden 2 lat pozbawienia wolności, a drugi 1 roku w zawieszeniu na 3 lata. Dawno nie robiłam dygresji, więc wyjaśnię, że pozbawienie praw publicznych oznacza ni mniej, ni więcej tylko utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, np. pełnienia funkcji ławnika, oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządowych, jak również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego oraz utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych, a także zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw. Nie jest karą samą w sobie, lecz jedynie środkiem karnym, który ma wzmóc dolegliwość skazanego i okres jego biegu zaczyna się liczyć od momentu wykonania kary głównej. Dziękuję za uwagę, koniec dygresji. W uzasadnieniu wyroku sąd szczególnie dużo uwagi poświęcił ocenie motywacji głównego oskarżonego. Sąd oparł się przede wszystkim na obu opiniach biegłych, którzy uznali go za osobnika o psychopatycznej strukturze osobowości z ideami nadwartościowymi, lecz mimo to poczytalnego i mogącego ponosić odpowiedzialność karną. Nie zachowała się informacja, który z obrońców Gajdzika przygotowywał w jego imieniu rewizję, natomiast w celu jej omówienia złożył skazanemu wizytę w zakładzie karnym. Podczas tej rozmowy Gajdzik długo i rozwlekle opowiedział mecenasowi o swoich 31 procesach, o swojej krzywdzie i o tym, że sąd nigdy nie miał dla niego wyrozumiałości. Próby zwrócenia jego uwagi na 32 wyrok skazującego na karę śmierci zbywał, wracając do rozpamiętywania swoich porażek. Mimo wszystko jednak rewizję podpisaną przez obu obrońców udało się złożyć. Opierała się ona na wniosku, że sąd pierwszej instancji nie uwzględnił dostatecznie specyficznej sytuacji Józefa, przede wszystkim negatywnych rozstrzygnięć jego procesów, które doprowadzały go do określonego stanu psychicznego. Wprost sugerowała przy tym, że mogło to doprowadzić do reakcji urojeniowej, a więc choroby psychicznej wyłączającej poczytalność. Dlaczego miałaby ona pozostać niezauważona podczas 2 badań sądowo-psychiatrycznych? Nie wyjaśniono. Oprócz tego, któremu zawieszono karę roku pozbawienia wolności, wszyscy pozostali oskarżeni wnieśli rewizję do Sądu Najwyższego. Drugi ze złodziei materiałów wybuchowych uzyskał w ten sposób zamiast 2 lat rok i 4 miesiące więzienia. Kary Hincza i Kalusa nie zostały zmienione, natomiast w odniesieniu do Józefa Gajdzika Sąd Najwyższy w dniu 5 stycznia 1967 roku zaskarżony wyrok uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzję tą sędziowie uzasadnili następująco. Opinie biegłych psychiatrów, zwłaszcza w tak zasadniczej sprawie, gdy oskarżony zostaje skazany na karę śmierci, nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości. Tymczasem w sprawie niniejszej już sam fakt wydania opinii na podstawie jednorazowych badań ambulatoryjnych bez obserwacji w zakładzie leczniczym nie może nie nasuwać zastrzeżeń, skoro chodzi o trudny problem rozróżnienia zwykłej psychopatycznej reakcji pieniaczej od reakcji paranoicznej lub prawdziwej paranoi. W związku z tym Sąd Najwyższy uznał wystąpienie obrońcy Gajdzika. Na etapie postępowania rewizyjnego był nim już warszawski adwokat Aleksander Warecki, wnoszącego o uzupełnienie badań psychiatrycznych swojego klienta za zasadne. Mecenas Warecki wniosek swój oparł zarówno na literaturze przedmiotu, jak i na piśmie doktora Feliksa Kaczanowskiego, dyrektora Państwowego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Pruszkowie, który listownie odniósł się do przypadku Gajdzika. Napisał m.in. Idea nadwartościowa należy do objawów patologicznych. Także tam, gdzie występuje taka idea, trzeba rozpoznać paranoję, a więc przewlekłą i trudno uleczalną psychozę.
względnie reakcję psychopatyczno-paranoiczną, czyli reakcję o cechach psychozy, która to reakcja może po pewnym czasie i w pewnych warunkach wygasać. A skoro biegli rozpoznali u Gajdzika przewlekłą aktywność pieniaczą, uzasadnioną ideą nadwartościową, to tym samym przesądzili rozpoznanie na rzecz paranoi lub paranoicznej reakcji u psychopaty. Sprawa Gajdzika została przekazana do ponownego rozpoznania 4. Wydziałowi Karnemu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach i jej ponowny bieg rozpoczął się od wysłania pisma do doktora Kaczanowskiego z zapytaniem, czy podejmie się opracowania opinii psychiatrycznej Józefa Gajdzika po uprzedniej jego obserwacji na oddziale podległego sobie szpitala w Pruszkowie. Po otrzymaniu zgody w dniu 18 kwietnia 1967 roku Józef Gajdzik został przewieziony do szpitala w Pruszkowie i przebywał tam na obserwacji sądowo-psychiatrycznej przez 1,5 roku. Pozwólcie, że wyjaśnię. O ile tempo rozpatrzenia tej sprawy przez sąd wzbudza mój niewątpliwy podziw, o tyle ponad rok obserwacji skłania mnie znów do przetrzymania wypadającego mózgu. W dzisiejszych czasach standardowo stosuje się 2-miesięczny okres obserwacji z możliwością wydłużenia w nadzwyczajnych wypadkach. Nie spotyka się jednak obserwacji trwającej dłużej niż 1,5 roku. A psychiatria sądowa wcale nie rozwinęła się w ostatnim 50-leciu jakoś przesadnie. Pozostaje tylko westchnąć w podziwie dla układów pana mecenasa Waleckiego, który dla swojego klienta zrobił chyba więcej niż wszystko. Dla kwoty, jaką pan dr Kaczanowski zainkasował ze skarbu państwa za trwające 1,5 roku badania oraz nad bezobjawową inteligencją sędziego, który do tego dopuścił. Po 1,5 roku, wiosną 1969, Sąd Wojewódzki w Katowicach otrzymał 100-stronnicową opinię sądowo-psychiatryczną, którą podpisali doktorzy Felix Kaczanowski i Krystyna Stopczyńska i którą zakończyli następującym stwierdzeniem. Na zasadzie badania materiału zawartego w 7 tomach sprawy oraz w wyniku 1,5-rocznej klinicznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej Józefa Gajdzika w tutejszym szpitalu rozpoznajemy u niego przewlekłą chorobę psychiczną pod postacią paranoi. Powyższa choroba w odniesieniu do czynu, o który Józef Gajdzik jest oskarżony, wznosiła jego zdolność rozumienia znaczenia czynu, jak i zdolność kierowania swoim postępowaniem, w rozumieniu artykułu 17 kodeksu karnego. Paranoiczna idea nadwartościowa u Józefa Gajdzika z powodu możliwości zaostrzenia stanu psychicznego i ewentualnego nawrotu działania z motywów urojeniowo-pieniaczych bądź urojeniowo-prześladowczych i nadwartościowych czyni Józefa Gajdzika niebezpiecznym dla porządku prawnego i wymaga zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających w myśl artykułu 79 kodeksu karnego. Artykuł 79 w obowiązującym wówczas kodeksie karnym z 1932 roku umożliwiał umieszczenie sprawcy czynu zabronionego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W cytowanym wstępie do opinii zastanawia mnie jedno. Nie sądzę, żeby od lat 60. do dziś jakoś drastycznie zmienił się sposób prowadzenia akt karnych. Także możemy założyć, że jeden tom liczył także i wtedy 200 stron. Czyli 7 tomów to od 1201 do 1400 stron. Powiem wam, że to mało, okropnie mało. Mamy do czynienia z wybuchem bomby, więc sam protokół oględzin miejsca zdarzenia powinien zawierać jakieś 50 stron. Protokoły sekcji zwłok, następne 50-100. To już razem mamy prawie tom. Wyjaśnienia. Na litość tu było oskarżonych 5 osób. Zeznania świadków, opinie biegłych, to wszystko musiało być niezwykle zwięzłe. Raz w życiu zawodowym miałam do czynienia ze sprawą o spowodowanie wybuchu. Same akta prokuratorskie liczyły 4 tomy. 5. stanowiła dokumentacja jeszcze sprzed 1. terminu. Akt oskarżenia, wnioski procesowe. W tamtej sprawie nie było ofiar śmiertelnych, a oskarżony był tylko 1. Tak więc naprawdę ciężko mi sobie zwizualizować sprawę o podwójne zabójstwo z 5 oskarżonymi w 7 tomach. A jeszcze ciężej, dlaczego biegli z Pruszkowa pracowali nad tymi 7 tomami 1,5 roku? W celu ponownego rozpatrzenia sprawy Gajdzika Sąd Wojewódzki w Katowicach zebrał się 29 maja 1969 roku. Tym razem orzekało 3 ławników pod przewodnictwem sędziego Eugeniusza Wilczka, tego samego, który pozwolił na 1,5-roczną obserwację. Ponownie oskarżał prokurator Olszewski,
bronił, jak pamiętamy, mecenas Warecki z Warszawy, na rozprawę stawił się też komplet biegłych psychiatrów. Doktorzy Kaczanowski i Stopczyńska z Pruszkowa podtrzymali swoją stustronnicową opinię, stwierdzając: u Józefa Gajdzika rozpoznajemy psychozę mającą charakter przewlekły. Psychoza ta zmienia swoją treść i podlega wahaniom w napięciu dynamicznym. Nadaliśmy tej psychozie formę paranoi o treści w pierwszej fazie urojeniowo-religijnej, w drugiej fazie urojeniowo-prześladowczo-pieniaczej i wreszcie w trzeciej fazie, gdy zginął obiekt paranoiczny Józef Ligenza, o treści religijno-posłanniczej. Co do uleczalności paranoi, zdania psychiatrów są podzielone. Większość lekarzy, psychiatrów twierdzi, że jest ona nieuleczalna. My sądzimy, że paranoja nie jest uleczalna, ale może zmienić swój charakter co do dynamiki i aktywności. Jeśli wygaśnie aktywność paranoiczna, wygasa paranoja. Dopiero w toku dalszego leczenia można odpowiedzieć na pytanie, czy stan zdrowia psychicznego oskarżonego Gajdzika ulegnie poprawie i zmieni się. Dawniej Gajdzik był bardziej dynamiczny, teraz widzimy, że jest on przygaszony, inaczej, bardziej spokojnie odpowiada na zadawane mu pytania. W tym przygaśnięciu widzimy przyczyny organiczne. Dawniej ta dynamika przysłaniała inne choroby internistyczne, których u Gajdzika stwierdzono bardzo wiele. Do tego przyłączyła się niewątpliwie poddepresja wywołana pobytem oskarżonego w więzieniu i trudnymi warunkami więziennymi. Chyba jestem niebezpiecznie bliska wyczerpania miesięcznego limitu złośliwości, ale jeśli jest na sali osoba, która rozumie z tego coś więcej niż że Gajdzik jest niepoczytalny i nie może ponosić odpowiedzialności karnej, to poproszę o wyjaśnienie w komentarzu, o co autorom chodziło. Oprócz wierszówki oczywiście. Jako drugi zespół stanęli doktorzy Krzysztof Matias i Włodzimierz Kowalczuk, którzy sporządzili opinię sądowo-psychiatryczną w pierwszym postępowaniu sądowym. Oświadczyli oni: po zapoznaniu się z orzeczeniem lekarzy psychiatrów z Pruszkowa i wynikami dzisiejszej rozprawy, pozostajemy przy swoim poprzednim rozpoznaniu, to znaczy przy stwierdzeniu cech w ramach psychopatii, bez stwierdzenia cech psychotycznych. Występuje tu jedynie zagadnienie interpretacji tych samych zjawisk. Te nowe zjawiska, oprócz wspólnych pojęć, idei nadwartościowych, zawierają w obserwacjach pruszkowskich takie zagadnienia jak omamy pod postacią głosu Jehowy, dyskusyjny śpiew skowronków, nakazy boskie do działania i tym podobne. Powstaje problem, czy cechy wywiadowe oraz zagadnienia halucynacyjne są patologią pieniactwa czy paranoją. Po zapoznaniu się z całością materiału nie nabraliśmy przekonania, aby był to stan paranoiczny. Nie sądzicie, że mamy wyjaśnienie półtorarocznej obserwacji w Pruszkowie? Głos Jehowy? Śpiew skowronka? Ciekawe, że do czasu pobytu w Pruszkowie nikt, łącznie z samym Gajdzikiem, nie twierdził, jakoby miał on mamy słuchowe. Równie ciekawe, że według dzisiejszych kryteriów diagnostycznych omamy słuchowe nie występują w przebiegu paranoi. Biegli Matias i Kowalczuk zawnioskowali o ponowną obserwację oskarżonego. Stający po nich doktorzy Halina Twardowska i Janusz Sibela, którzy rządzili pierwszą opinię jeszcze w trakcie śledztwa w czerwcu 1966 roku. Podtrzymali oni tamtą opinię w całości, dodając: z całą odpowiedzialnością podkreślamy niepodważalny atut długotrwałej i wyczerpującej obserwacji przeprowadzonej w Pruszkowie. Niemniej nie jesteśmy na podstawie zebranego materiału przekonani, że oskarżony dotknięty jest przewlekłą chorobą psychiczną określoną przez biegłych mianem paranoi. Brak nam jest w zebranym materiale pewnych argumentów mogących nas z pewnością przekonać, że charakter objawów w takim ich zakresie i ujawnionej jakości mógłby być rozpoznany przez nas jako obłęd. Podtrzymujemy naszą koncepcję oceny diagnostycznej, demonstrowanych przez oskarżonego odchyleń charakterologicznych jako psychopatycznej natury zmian, których wyrazem w pewnym okresie życia są idee nadwartościowe. Podobnie jak poprzedni biegli, również wnieśli o superarbitraż psychiatryczny, najlepiej w ośrodku klinicznym lub szpitalnym w innym województwie. Prokurator poparł wniosek, a sąd postanowił go uwzględnić. Józef Gajdzik nie miał zamiaru przysłuchiwać się bezczynnie tak istotnym dla siebie zeznaniom i wystosował do sądu następujące pismo. W dniu 29 maja 1969 roku odbyła się przeciwko mnie rozprawa karna, na której z powodu zaniku pamięci zapomniałem zeznać bardzo ważną okoliczność, która jest ogromnie istotna dla sprawy.
Z powodu zachowania tajemnicy nie mogę opisać tej okoliczności, a jedynie mogę złożyć wyjaśnienie przed sądem. Wobec powyższego bardzo proszę o przychylne umożliwienie mi dodatkowego wyjaśnienia. Sąd nie wyraził jednak zainteresowania tajemnicą i nie wyznaczył kolejnego terminu, aby Gajdzik mógł się nią podzielić. Zamiast tego zwrócił się do Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie z prośbą o dokonanie obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego. Obserwacja znów trwała dość długo, bo kolejna rozprawa odbyła się dopiero 3 września 1970 roku. Wtedy to, w oparciu o opinie biegłych z Krakowa, uznających Józefa Gajdzika za dotkniętego paranoją i orzekających, że jest on groźny dla porządku prawnego i powinien być poddany hospitalizacji psychiatrycznej, zapadł wyrok uniewinniający. Bez względu na to, jaki niesmak mogło budzić takie, a nie inne rozstrzygnięcie, wobec remisu w orzeczeniach biegłych, których dwa zespoły opowiedziały się za paranoją, a dwa za zwykłym pieniactwem, sąd zastosował się do zasady, aby w razie wątpliwości rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Remis zresztą był z lekkim wskazaniem na stronę paranoi, ponieważ ta diagnoza zapadła po obserwacji psychiatrycznej, a diagnoza pieniactwa jedynie po jednorazowych badaniach. Moim zdaniem była to więc jedyna słuszna decyzja. Tyle, że jednak niesmaczna. Bezpośrednio po wydaniu wyroku sędzia Wilczek osobiście poinformował naczelnika aresztu w Bytomiu o uniewinnieniu, zastrzegając, że wykonanie postanowienia nastąpi z chwilą przekazania Gajdzika do szpitala psychiatrycznego. Rozpoczęto więc, czyli pewnie protokolant sędziego Wilczka rozpoczął, poszukiwanie szpitala, który zgodziłby się go przyjąć. Rybnik był przepełniony. Doszek poza rejonem, pozostawał tylko Lubliniec, ale tu sprzeciwił się gwałtownie mecenas Warecki, sugerując, że skoro biegli z Lublińca wydali drugą opinię o pieniactwie, to na pewno są wobec jego klienta uprzedzeni i stronniczy. Sprzeciw jedynie przeciągnął przeniesienie do Lublińca do 17 października 1970 roku. Do tego czasu Józef Gajdzik pozostawał nadal w areszcie śledczym w Bytomiu. Żeby umilić sobie oczekiwanie na przydział do Lublińca, najpierw zażądał 3 egzemplarzy uzasadnienia swojego wyroku. Kiedy je otrzymał, wystosował do Ministerstwa Sprawiedliwości długi elaborat będący w zasadzie krytyką wyroku, w którym domagał się wypuszczenia go na wolność, bo przecież sąd areszt uchylił, więc dalsze przebywanie w areszcie jest brutalnym naruszeniem prawa i szkodzi mu zdrowotnie. Elaborat zakończył następująco. Do Ministerstwa Sprawiedliwości przypominam. Poza tymi jeszcze nie wszystkimi prośbami mam wielkie pragnienie ustnej rozmowy z wami, w której przedstawiłbym daleko ciekawsze rzeczy, jakie działy się w mojej sprawie, o których tu pisać nie mogę. Już kończę, bo strumień łez zalewa mi oczy. Gajdzik przebywał w Lublińcu od 17 października 1970 roku do 18 stycznia 1972 roku. Przez cały ten czas mecenas Warecki nie ustawał w wysiłkach przeniesienia go do innego szpitala. Niestety, albo stety, wszystkie spełzały na niczym. Lekarze uznali, że stan zdrowia Gajdzika nie uległ zmianie i pozostaje taki jak poprzednio, a więc psychopatyczny, nie psychotyczny. Pieczołowicie odnotowali w dokumentacji medycznej fakt podjęcia przez niego pracy w szpitalnym warsztacie i osiąganie w niej dobrych wyników. Kiedy zostali wezwani przez sąd do złożenia bardziej zdecydowanej opinii, tak jak w przypadku obserwacji sądowo-psychiatrycznej, uprzejmie zaproponowali, żeby opinię taką wydali biegli z Pruszkowa, bowiem to oni stwierdzili u pacjenta chorobę psychiczną, ale jednocześnie poznali jego osobowość i konstrukcję fizyczną, więc najlepiej będą mogli ocenić hipotetyczną poprawę i wydać opinię o ewentualnym zagrożeniu dla porządku publicznego. Sąd, jak zwykle, przychylił się do tej prośby. 19 stycznia 1972 roku Józef Gajdzik został ponownie przyjęty do szpitala w Pruszkowie. Już 17 kwietnia, a więc po 3 miesiącach, dr Kaczanowski skierował do prezesa Sądu Wojewódzkiego w Katowicach entuzjastyczne pismo o tym, że stan psychiczny pacjenta uległ kapitalnej poprawie, w bliskiej perspektywie powinien on wyjść na wolność, a na razie, tytułem próby, szpital ma zamiar udzielić mu przepustki do domu, gdzie będzie przebywał pod opieką żony i syna. Przepustka ma na celu także zebranie materiału o jego zachowaniu w miejscu zamieszkania i reakcji środowiska na jego powrót. Sąd, na szczęście, tym razem zgody nie udzielił i Gajdzik przepustki nie otrzymał. Pozostał w szpitalu pruszkowskim przez kolejny rok, i dopiero na podstawie opinii z dnia 23 marca 1973 roku został zwolniony.
Opinia sama w sobie nie była przyczyną zwolnienia, gdyż sąd nie uwzględnił wniosku Gajdzika w tym przedmiocie, ale zażalenie mecenasa Wareckiego na jej odrzucenie okazało się skuteczne. Sąd Najwyższy zażądał uzupełnienia tej opinii i na posiedzeniu w dniu 18 lipca 1973 roku zarządził zwolnienie Józefa Gajdzika ze szpitala psychiatrycznego. 1 sierpnia tego samego roku został wypisany. Już 11 maja 1974 roku doktorzy Kaczanowski i Stopczyńska z Pruszkowa wysłali pełen zaniepokojenia list. Szanowny panie, niepokoi nas brak wiadomości od pana. Gdzie pan faktycznie przebywa? Czy pracuje i czym się trudni? Czy dotrzymuje słowa i wstrzymuje się od zewnętrznej aktywności jechowickiej? Czy ma pan jakieś kłopoty rodzinne lub inne? Sprawa pana była niezwykła. Przebywał pan u nas dość długo, więc proszę się nie dziwić, że interesują nas pana losy. Przesyłamy pozdrowienia i oczekujemy wiadomości od pana. Szpital utracił co prawda kontakt z pacjentem, ale nie utracił go sąd. W sądzie rejonowym w Będzinie w 1975 roku została wszczęta sprawa o podział majątku po ojcu Józefa Gajdzika. Tym razem sądził się on z własnym bratem. Na szczęście jednak brat przeżył.